Ja znam wielu ludzi, którzy mają naprawdę świetne idee, świetne pomysły, ale za jasną cholerę nie wiedzą, jak to przełożyć na konkrety, na efekt. Podam ci prosty przykład. Dlatego robią startupy, nie? No więc właśnie. I się alienują w ogóle, tak? Nie chcą z nikim rozmawiać, nie chcą się dzielić w ogóle tymi informacjami. Ale dam ci przykład jeden. Jak studiowałem jeszcze w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, mój kolega, mój przyjaciel, który jest współwłaścicielem studia Semafor, pokazywał mi, co ludzie potrafią zrobić na swoich domowych komputerach. No muszę ci powiedzieć, że katedra Bagińskiego się chowała przy tym, jak Boga kocham. Ale ci ludzie nie mają żadnej szansy przebicia. I on mi powiedział, Irek, słuchaj, no zobacz, zobacz, co ludzie robią. Ja nie mam możliwości, żeby ich gdzieś wpiąć, żeby, nie wiem, zatrudnić ich u siebie w Studiu Semafor. A wiesz, no Studio Semafor dostało Oscara za Piotrusia i Wilka, tak? Studio Semafor ma już dwa Oscary. I jeden za Tango, drugi za Piotrusia i Wilka. Czytałem też fantastyczne scenariusze. Naprawdę świetne scenariusze, z zapartym tchem. Ale ci ludzie nie mają żadnych możliwości, żeby je zrealizować, tak? Antyszambrowali po tych korytarzach, tych wielkich tam, nie chcę mówić nazwisk, tych reżyserów. No i jeden reżyser na przykład tam spotkał się z tym moim znajomym i mówi do niego w ten sposób, że no wiesz... Otworzył szafę i mówi, zobacz, ile ja mam scenariuszy tutaj. Nie? Taki tekst. Wiesz, twój scenariusz mi się podoba, ale wiesz, no ty nie masz, chłopie, nazwiska. Co ty wiesz w ogóle na ten temat? Co ty wiesz o zabijaniu? To zrób, co ty wiesz o zabijaniu? I mówi do niego, ale posłuchaj... Co ty wiesz o scenapisaniu? Dokładnie. To zrobimy tak, mówi. Ja się mogę na to zgodzić, że ja ci zapłacę jakieś tam pieniądze, tak? Ale ja się podpiszę po tym scenariuszem. I to dopiero będzie sukces. I on mówi do mnie, Irek, słuchaj, no gdzie tu etyka? Gdzie tu w ogóle jakiś, nie wiem, honor i tak dalej? I ja mówię, no wiesz, no albo to, albo sukces. Ale wiesz co, przypomina mi się w tym momencie... Kolejna stara historia. Sylwester Stallone. A tak, tak. To Anthony Robbins o tym tak, opowiadał. No, niesamowicie motywacyjna. Wzruszająca bardzo, porywająca za serce. Okej, okay, wiem, że ją znasz, ale może opowiemy, bo pewnie wiele osób nie zna. Ale uruchomiły mi się emocje na tych jak to powiedziałeś, tak, dlatego tak, że... No to jest niesamowite, że akurat to jest fajna historia, dlatego że Sylwester Stallone to raczej nie jest przykład, znaczy to nie jest osoba, którą byśmy po wyglądzie posądzali o jakąś taką, wiesz, no głębsze przemyślenie. Tak, bystrość umysłu. Bystrość i tak dalej. Zresztą nikt go nie posądzał, bo jak on przyjechał do Ameryki, żeby właśnie zostać aktorem, to gdziekolwiek nie poszedł na jakiś casting, to mówi, że słyszał trzy rzeczy. Za niski, nie ta morda i śmiesznie gada. Nie z taką mordą, nie z taką... Tak cytat mówię, cytuję. Nie? Za niski i jeszcze śmiesznie gada. I wszędzie słyszał to samo, nie? I jak zwykle większość aktorów tam klepał biedę grubą. I w którymś momencie trafił... Ja mogę pomylić jakieś fakty, ale generalnie jest ten, nie? I w którymś momencie trafił do... Był w bibliotece, ale nie żeby czytać, tylko tam coś tam było, nie pamiętam, czy tam było kawa ciepła, czy coś tam było takiego, nie? Że on tam chodził, ale nie po tam, żeby czytać. I tam był telewizor, na którym leciała walka właśnie jakiegoś białego z czarnym, nie? Bo tak później było w filmie. Tak. I to właśnie, to była jakaś taka właśnie walka, że on tam ledwo chyba wygrał ten i to był pomysł na scenariusz. On poleciał do domu i pisał ten scenariusz. Znam dwie wersje. Jedna taka, że pisał go w 48 godzin non-stop, a drugą wersję znam, że w sumie musiałbym sprawdzić, akurat tej biografii jeszcze nie czytałem, że pisał ją 2 tygodnie, że nawet zamalował na czarno okna, żeby po prostu nie wiedzieć, jaka jest ten, żeby siedzieć i pisać, nie? A może później go poprawiał. No w każdym razie napisał ten scenariusz i zaczął chodzić po właśnie tak, jak ty mówisz, po nazwiskach. I wszędzie mówili, że nie, że on nie może napisać dobrego scenariusza, bo jest za niski, za dziwną mordę. I dziwnie mówi. Więc to jest niemożliwe, żeby on napisał dobry scenariusz, nie? Tak jak ty mówisz, nie ma nazwiska, nie? Chodził. Bardzo długo to trwało. Do momentu, że musieli, bodajże zostawił biżuterię żony, jeżeli dobrze pamiętam. Totalnie klepali biedę. A on cały czas jakby walczył, nie? To też jest pokazana determinacja, tak? Teraz patrzymy na Sylwester Stallone. Bo to jaka jest historia z Sylwester Stallone? Napisał Rockiego i został milionerem. Tak. No więc, wiesz, cierpiał grubą, znaczy potężną biedę. I w końcu trafił gdzieś do jakiegoś tam wytwórni, która zaproponowała mu chyba 10 tysięcy dolarów. To w latach 80. dla niego to było, wiesz, mega dużo kasy.
która by rozwiązała wszystkie jego problemy. On mówi, świetnie. On mówi, i mówi, zastanawiamy się, kto może w tym zagrać. Nie? On mówi, nie, ja muszę w tym zagrać, bo to jest film o mnie, nie? Aha. Nie, 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 ty nie możesz w tym zagrać, bo jesteś za niskim, no bardzo świetnie gadasz, nie? I on powiedział, jak tak, to nie, nie? On mówi, nie, zapłacił mi scenariusz, nie, albo ja gram, albo wcale, nie? Więc zabrał scenariusz i poszedł. No nadal próbował go sprzedać, nikt nie chciał kupić tego scenariusza. Doszło do... aha, i oni później zadzwonili do niego, po jakimś czasie zadzwonili do niego i powiedzieli, że kupią ten scenariusz za 100 tysięcy, zapłacą mu 100 tysięcy dolarów, jeśli nie zagra w filmie. Zapłacą mu za scenariusz i za to, że nie zagra w filmie, nie? Powiedział, że nie, nie? Wiadomo, że coraz gorzej mu się żyło. Chciałem przypomnieć właśnie, że nie miał co jeść nawet. Tak, nie miał co jeść, a miał psa. 100 tysięcy. Tak, miał psa, odrzucił 100 tysięcy, nie mając co jeść. Miał psa, którego poszedł po centrum handlowe i go wystawił kartkę, że chce go sprzedać, bo nie miał pieniędzy na jego karmę, nie? Więc nie chciał, wiesz, no, żeby pies głodował, więc sprzedał psa, wystawił za 100 dolarów, wiesz, tak? Znaczy, jak musiał być zdeterminowany, żeby za, znaczy zdesperowany, żeby za 100 dolarów psa, jego najlepszego przyjaciela, tak. Sprzedał go za 25 dolarów, wiesz, właśnie po to, żeby pies mógł przeżyć. A później mówił, że to była najgorsza rzecz, jaką zrobił w życiu. I powiedział, że też i tam ten proste zostawienie biżuterii żony też czegoś czego więcej nie zrobi. No i tak dalej próbował sprzedać ten scenariusz. I w końcu oni, ponieważ scenariusz był świetny, nie? Tam to, no, że sukces tego filmu to pokazał, więc w końcu oni do mnie zadzwonili. Z tej tam producenta czy coś, no i powiedzieli, że dobra, zgodzą się, żeby on zagrał, i zapłacą, ale zapłacą mu 14 tysięcy dolarów zamiast 100 tysięcy, jeżeli musi koniecznie zagrać. No i super, nie? On wziął te pieniądze, to było chyba 14 czy 16 tysięcy dolarów, od razu poszedł do Lombardu wykupić biżuterię żony i dostał mu kilkanaście tysięcy, bo to jest 12, nie? Na życie, bo on miał dostać tantiemy od sprzedaży filmu. Reszta pieniędzy była zależna od sprzedaży filmu, więc właściwie jeżeli by się, to były całe jego pieniądze, chyba żeby film się dobrze sprzedał, ale mógł się nie sprzedać dobrze, nie? Mógł nie zarobić pieniędzy. Więc on poszedł i stał pod tym centrum handlowym i czekał na tego faceta z tym psem, żeby odkupić tego psa, nie? I czekał, i czekał, i czekał, już w końcu ten facet się pojawił, nie? On mówi, że no pamiętasz mnie, kupiłeś ode mnie tego psa za 25 dolarów, mówi, odkupię go od ciebie za 100, nie? To 4 razy więcej niż ten. Mówi, nie, no facet, ja lubię tego psa, nie sprzedam go, nie? Stał tam, wiesz, no mówi, no to nie wiem, dam ci 500 dolarów, nie? Ten facet też się nie zgodził, nie? I słuchaj, tak długo negocjowali, aż Stallone odkupił tego psa za 12 tysięcy dolarów. Za wszystkie pieniądze, jakie miał. I facet i pies zagrali jeszcze w Rocky, nie? Tylko wtedy się zgodził go sprzedać, nie? Znaczy odsprzedać mu z powrotem tego psa, nie? Znaczy, jaka to jest determinacja? Jaka to jest raz determinacja, raz wiara w to, że masz coś fenomenalnego i miłość tak naprawdę, nie? Że wiesz, że mimo tego, że odniósł sukces, później oczywiście Rocky ten, to jednak potrafił wszystkie pieniądze, jakie miał, wydać z powrotem na psa, nie? I czyli nadal wierzył, że ten film zarobi, nie? No bo skoro wydał wszystkie pieniądze, to musiał wierzyć, co, nie? No to była już chyba nie pasja, ale obsesja. Tak to była obsesja, no ale wiesz, no tak się budują po prostu później sukcesy kolosalne, nie? Czyli te trzy elementy bardzo ważne, o których powiedziałaś, budują właśnie sukces. No fantastycznie. Piękna historia i on jeszcze powiedział coś takiego, że jak odbierał Oscara, to, bo tam była taka sytuacja, że wielu w nich nie wierzyło, w niego nie wierzyło i on swoją przemowę właśnie zadedykował chyba tym, którzy w niego nie wierzyli. No, ale żeby dojść do tego, no musiał naprawdę wiele wycierpieć. Mało kto to widzi, bo to jest mało interesujące. Tak, po co tym gadać, nie? No, a jak patrzysz na niego z boku i się w ogóle nie interesujesz, to co stwierdzisz? No taki osiłek. Tak, siłek to wiadomo, że nieinteligentny, nie? I dostał tam jeszcze kilka takich tak zwanych, to są te anty-Oscary, jakieś tam złote maliny, czy coś takiego, nie? Za to, że dziecko gra w tych filmach. Ale wiesz, naprawdę. No także jest ileś takich właśnie ciekawych historii. Jest ciekawa historia Oprah Winfrey, które może zostawimy na następny raz. I zwykle jest tak, że za tym wielkim sukcesem siedzi gdzieś wielki wysiłek, nie? Nawet jeżeli nie osoby, która go osiągnęła, to czasami na przykład jego ojca, który doszedł do momentu, w którym mógł mu... Bo jest dużo osób, które są bogate nawet w Polsce, ale są bogate ze spadku, nie? I wiesz, i są jako pokazane jako przedsiębiorcy i tak dalej, a tak naprawdę, wiesz... No, no to... jesteś pewien miliarder w Polsce, chyba piąty na liście tych najbogatszych Polaków w Polsce, który odziedziczył majątek po zmarłym bracie chyba, czy ojcu. Aha, a nie wiem.
nie chcę mówić nazwiska, ale też tak dosyć dziwnie jest postrzegany w tak zwanym środowisku. Bo też w Polsce do niedawna taka opinia panowała, że jeżeli ktoś ma pieniądze, to znaczy, że albo ma układ, tak? Albo ukradł pierwszy milion, tak? Albo dostał w spadku właśnie, ale w spadku dostał nie tylko pieniądze, ale również układ, no tak, dzięki któremu może tak, tam dalej... Tak, bo ten, kto dostał, no, po kim był spadek, no, na pewno musiał mieć... No, na pewno, że no, no więc właśnie. I tak może ludzie nie wierzą za bardzo w takie spektakularne sukcesy oparte na ciężkiej pracy. Tak. A powiem Ci, że ja mam to szczęście, że mam dostęp do wielu ludzi, którzy odnieśli sukces przez to, co robię i przez to, z kim się spotykam. I powiem Ci, że nie kojarzę żadnego przykładu osoby, która doszła, wiesz, bez przebojów do tego, do swojego sukcesu. Niektórym, ja na przykład miałem tak, że 2 lata robiłem fundament swojego biznesu, zanim wystartował, ale to mi sprawiało przyjemność. Nie traktowałem tego jako ciężką pracę. A później, jak już wystartowałem, to szło mi bardzo dobrze, nie? Tylko w którymś momencie dostałem cios, że tak powiem. Nie? Więc czasami to jest albo to jest taka jazda po grudzie, nie? Czy tam czołganie się w błocie przez ileś tam lat i w końcu zaskoczy. Ale dużo też jest historii takich, że od razu zaskoczyło, szło dobrze, oczywiście było w tym mega zaangażowanie i w którymś momencie ktoś, wiesz, został sprowadzony mocno na ziemię przez rzeczywistość, przez jakiś tam, nie wiem, złego wspólnika i tak dalej i musiał z tego wyjść na nowo, nie? Więc zwykle jest tak, że jednak to wymaga jakiejś pracy. Może dlatego Bill Gates stwierdził, że swoim dzieciom nie przekaże zbyt dużo pieniędzy, bo czuł, że jeżeli dostaną je po prostu, to nie będą, to wtedy tak naprawdę jest szansa, że w życiu do niczego nie dojdą, albo nawet jeszcze będą mieli gorzej niż ten. Nie? Masz rację, życie nie będzie ich cieszyć. Tak jak ci, te dzieci tych gwiazd filmowych, tych celebrytów, tak? I są tak zmanierowani, tak sfrustrowani, idą w narkotyki, w jakieś takie dziwne stymulacje, napięcia, są nieszczęśliwymi ludźmi. I ja bym generalizował, ale dużo takich jest. W większości przypadków tak jest, ale kiedyś czytałem jedną z książek chyba Kiyosakiego i on kiedyś, jak zrobił sobie taką przerwę roczną, sprzedał swoje firmy i chciał odpocząć, to pojechał z żoną chyba na taką wyspę, gdzie byli sami milionerzy. I jak rozmawiał z tymi ludźmi, to potem konstatacja jego była taka, że nigdzie na świecie nie spotkał tylu smutnych ludzi. I każdy, wiesz, z tych milionerów czy multimilionerów, każdy mówi mu jedną bardzo ważną rzecz, że najszczęśliwszym okresem w ich życiu było to, jak oni do swojego majątku dochodzili, a nie jak to, kiedy zostali rentierami. Ale wiesz, dlatego, to jest jeden z elementów, który ja też, jak rozmawiam ze studentami, jak mam wykłady, to właśnie mówię, pytam się, czym się różni przedsiębiorca od etatowca, nie? Mówię, przedsiębiorca cieszy się z drogi tak samo jak z celu, czasami nawet z drogi bardziej, a etatowca cieszy się z celu, nie? Znaczy z efektu. Etatowca myśli o efekcie, nie interesuje go droga, nie? To jest ta różnica mentalności. Jeżeli cieszysz się z drogi, z samego dochodzenia, to znaczy, że masz ten pierwiastek przedsiębiorcy. Nie? No więc właśnie ja też na swoich szkoleniach zadaję takie pytanie menadżerom różnego szczebla. Czy sukces to miejsce, czy sukces to droga? I w większości przypadków ludzie mówią, że sukces to jest miejsce. No tak. Nie? No bo tak są nauczeni. Nie? No ale tylko, że wiesz, jak dojdziesz do tego miejsca, no to co potem? No to już kicha, koniec radości. Kicha. Czyli może lepiej, wiesz, dawać sobie takie cele dalekosiężne, żeby cały czas czuć tą radość, cały czas czuć tę, wiesz, tą gorączkę taką dochodzenia do tych celów. I tak, no, może na samym końcu jeszcze masz taką fajną sentencję tutaj, że bogactwo to stan umysłu. I to jest prawda, bo wiesz, nawet taka książka wyszła jakiś czas temu o tych ludziach, którzy nie byli przygotowani na sukces, którzy wygrali na przykład, albo dostali spadek duży, albo wygrali w lotto, czy tam w totolotka. Po 2-3 latach oni są totalnymi bankrutami. No, wielu jest. Oni mają prawie wszyscy, słuchaj. Znaczy tam wielu, powiedziałbym. Jeden człowiek opisywany w tej książce poradził sobie z tym, ale to był prywatny przedsiębiorca. Tak. A reszta była w o wiele gorszej kondycji psychicznej i mieli koszmarne długi. Tak? No, bo tam jest nie akurat w Ameryce, jak się wygrywa tego lotka, czy tam jak to się nazywa,
to masz do wyboru. Albo dostajesz te pieniądze, które wygrałeś w ratach do końca życia, albo możesz zrezygnować bo to jest 40% i dostać wszystko naraz. Tak. No wielu bierze wszystko naraz i to jest właśnie ten błąd, który popełniają. Nie? To jest ciekawe właśnie. Niemniej jednak w Polsce, ta książka opowiada o przypadkach w Polsce. W Polsce. Tam wszyscy praktycznie, oprócz jednego przedsiębiorcy, który zainwestował te pieniądze w firmie, no to się tak ładnie nazywa inteligencja finansowa. No tak, że tego też się trzeba nauczyć, no bo gdzie się uczy? Nie też, tylko przede wszystkim. No przede wszystkim, no więc właśnie, no ani w domu bardzo często nie uczą inteligencji. Kolejna rozmowa, myślę, że powinniśmy porozmawiać trochę właśnie o dzieciach i o tym, jak przekazać im. O, to ciekawe. Bo to jest, moim zdaniem, to jest, ja tutaj w tym temacie staram się strasznie dużo robić dla mojego młodego, ale to na następną rozmowę. To na następną rozmowę, okej. Okay. Dzięki serdecznie za spotkanie. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Cześć.